Testowanie pojazdów to jedna z najbardziej widocznych części naszej pracy. Dla mieszkańców myślę to bardzo ważne, ponieważ dajemy im miejsca parkingowe. Pojazd nieużytkowany może zgłosić każdy, wystarczy zadzwonić do nas lub napisać maila. No wtedy przyjeżdżamy na miejsce, stwierdzamy, czy pojazd jest wrakiem, czy jest do obserwacji, może nie spełniać zamian wraku. Ustalamy właściciela pojazdu, kontaktujemy się z nim, dajemy czas na pozbycie się tego pojazdu lub doprowadzenie go do stanu używalności. Formalności trwają dosyć długo, kilka tygodni lub kilka miesięcy, z uwagi na to, że musimy mieć dopełnione wszystkie pisma, musimy mieć wszystkie odpowiedzi. No, trzeba zrozumieć, że takie formalności muszą być dopełnione i dopięte na ostatni guzik, ponieważ to jest czyjaś własność, gdzieś ten właściciel jest, jeżeli się nawet po niego nie zgłasza, kiedyś będzie chciał zobaczyć dokumentację. Dzisiaj mieliśmy taką nietypową interwencję z mocą odnośnie przewozu dwóch osób do ośrodka pomocy, ze względu na to, że zbliża się już ten okres zimowy i staramy się jakoś pomóc tym osobom, żeby po prostu w godzinach nocnych nie zamarzły lub nie stało się im coś złego ze względu na temperatury, a te osoby na ogół przebywają na działkach nieogrzewanych lub w innych pustostanach, a wiadomo, mróz czyni swoje. Interwencje z ludźmi, w szczególności po spożyciu alkoholu lub jakichś innych środków w postaci narkotyków lub dopalaczy, są bardzo ciężkimi interwencjami, ponieważ ci ludzie nie mają jakiegokolwiek ograniczenia w sile czy czymkolwiek. No i strażnicy czy policja ma bardzo wielki problem w realizacji tych interwencji. Pracując w referacie profilaktyki Straży Miejskiej, spotykamy się z dziećmi, z młodzieżą, z osobami starszymi, z mieszkańcami miasta Poznania, aby kształtować w nich właściwe zachowania, aby uczyć i przypominać, jak należy właściwie się zachowywać w różnych sytuacjach. W sytuacjach zagrożenia, na przykład wśród dzieci, uczymy właściwych postaw przy przechodzeniu przez jezdnię, w sytuacjach, gdy muszą zachować się szczególnie ostrożnie wobec obcych, jak należy postępować, kogo w pierwszej kolejności o różnych zagrożeniach informować. Są to rzeczy, które są bardzo przydatne. Uczyć dzieci, przypominać im to, staramy się jak najczęściej. Wspieramy w ten sposób rodziców, nauczycieli, aby razem dążyć do właściwych zachowań. Problem parkowania dotyczy całego miasta. Często rzeczywiście trudno znaleźć wolne miejsce postojowe. Jednak ważne jest, abyśmy szanowali się wszyscy nawzajem. Nieprawidłowo parkujący kierowcy rzeczywiście ułatwiają sobie życie, ale w tym momencie utrudniają to życie wszystkim innym. Dotyczy to przede wszystkim rowerzystów i pieszych. Mieszkańcy zgłaszają głównie uciążliwości związane z wyjazdami bądź wjazdami na swoje posesje. Parkowanie na przejściach dla pieszych, na skrzyżowaniach, które utrudnia im ruch. Interwencje te zgłaszają zarówno piesi, uczestnicy ruchu, jak i kierowcy, którym nieprawidłowo parkujące auta utrudniają znacząco poruszanie się po mieście. Na co dzień stosujemy wezwania. W sytuacji, gdy pojazdy parkują nieprawidłowo, ale nie zagrażają bezpieczeństwu ani nie utrudniają ruchu, czasami zakładane są również blokady, natomiast w sytuacjach, w których auto stoi w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, wzywana jest laweta.